człowiekiem. U nas też większy to jest kamień. A skąd ty się masz ten? No bo ja już oglądałem kilka no właśnie. A ty nie znasz jeszcze klasy menedżerów telewizyjnych, to znaczy tak, którzy ofiarują. No ale koncentrujmy się na polityce, panowie, to jest najistotniejsze w tym przypadku. Ale to jeszcze nie słychać. Jeszcze nie, tak? Także możemy spokojnie sobie żartować. Chcielibyśmy w naszej dzisiejszej rozmowie zastanowić się nad pewnymi, chyba niełatwymi problemami wrocławskiego środowiska akademickiego, wrocławskich wyższych uczelni. Zwłaszcza w kontekście niedawnych marcowych wydarzeń warszawskich, które i we Wrocławiu miały swoje reperkusje, miały swoje następstwa. Oczywiście sytuacja wrocławska posiada swoją specyfikę. We Wrocławiu mieliśmy do czynienia z próbami nieustającego wiecowania na wyższych uczelniach ze strony poważnej części studentów, z próbami bojkotu zajęć. Na szczęście udało się jednak uniknąć demonstracji na zewnątrz wykraczających poza teren uczelni. I to jest oczywiście jakiś pozytyw. Wydaje mi się również, że w wielu rezolucjach studenckich, a naczytałem się tych rezolucji rzeczywiście sporo, właśnie w rezolucjach środowiska wrocławskiego szereg sformułowań i szereg postulatów było sprecyzowanych w sposób dosyć zrównoważony i rozsądny, co nie w każdym ośrodku, nie w każdym środowisku innym dało się zauważyć. Myślę, że są w tej chwili wszelkie warunki, żeby tym sprawom poświęcić kilka refleksji. Jest już pewien dystans, można mówić o nich w tonacji bardziej spokojnej. A sytuacja jest chyba jeszcze daleka od optymizmu. Osobiście odnoszę wrażenie, że środowisko wrocławskie, środowisko wyższych uczelni właśnie, znajduje się ciągle jeszcze w swej przynajmniej poważnej części w stanie pewnego impasu, pewnej dezorientacji, pewnej bezradności, że jeszcze po prostu nie udało nam się przełamać jakiejś bariery izolacji części tego środowiska. I chyba dlatego jednym z postulatów najpilniejszych jest o pewnych, nawet drażliwych sprawach mówić pełnym głosem. No, mnie się wydaje, że to, co mówiłeś o potrzebie tej rozmowy ze środowiskiem studenckim o tych ważnych i trudnych sprawach, ta potrzeba została potwierdzona przez te marcowe wydarzenia. Jeżeli się o nich mówi, to należałoby również wspomnieć o takim niebagatelnym, moim przekonaniu, problemie, mianowicie o informacji.